Catherine Merridale, Wojna Iwana, Armia Czerwona 1939-1945, odcinek trzeci. Wiąże się z tym długofalowy problem ich adaptacji do warunków pokoju. W ciągu 4 krótkich lat poborowi Armii Czerwonej zmienili się w zawodowców, wyszkolonych żołnierzy zdobywców. Za życia Stalina nie było dużego zapotrzebowania na takie umiejętności. Powrót do domu mógł być równie kłopotliwy jak pierwsze tygodnie w mundurze. Dla wielu zamieszanie trwało przez następne dziesięciolecia. Proces dostosowania obejmował problemy rodzinne, ubóstwo, depresję, nadużywanie alkoholu, przestępstwa. Być może ostateczne zwycięstwo ocalałych należałoby mierzyć stopniem osiągnięcia normalności na starość, upodobaniem do herbaty i słodyczy, zdjęciami wnucząt, grządkami pomidorów na daczy. Ten triumf, mało spektakularny, ale najbardziej długotrwały, to część wyjątkowości tego pokolenia. Aspekt tej szczególnej cechy, którą uczniowie, współtwórcy mojej książki, mogli wyczuć, ale nie potrafili nazwać. Jest piątkowy wieczór w połowie lipca. Moja asystentka Masza Biełowa i ja zostałyśmy zaproszone na herbatę. Pracowałyśmy w kurskim archiwum i czytałyśmy o chaosie, jaki zapanował w obwodzie wraz ze zbliżaniem się frontu w 1943 roku. Dokumenty opowiadają zadziwiającą historię. Postępy Armii Czerwonej zapowiadały wyzwolenie, ale nie wszyscy cieszyli się z przybycia żołnierzy, gdyż ci plądrowali domy w poszukiwaniu żywności i żądali koni do ciągnięcia dział. Pojawiło się też zagrożenie na ulicach, nie tylko ostrzał, ale włamania, napady i nierozbrojone miny. Po 9 godzinach czytania takich dokumentów wojna wydaje się realna, a ciche południe jest jak sen. Przestawienie się zawsze zabiera chwilę. Trudno jednak było nam dłużej zachować powagę, kiedy już opuściłyśmy plac. Budynek, który odwiedzamy, stoi na dziedzińcu ocienionym przez platany. Na każdym piętrze otwarte okna. Niektóre przesłonięte suszącym się praniem, inne pełne sadzonek pomidorów lub nagietków w plastikowych doniczkach. Mężczyzna w kombinezonie naprawia samochód. Inny przygląda nam się, wypluwając łuski słonecznika. Kobieta, do której przyszłyśmy, czeka na schodach. Zdejmujemy buty przed jej drzwiami i wchodzimy do pokoju. Waleria Michajłowna urodziła się pod Kurskiem w 1932 roku. Pochodzi ze wsi. Jest córką chłopa, a kiedy mówi, jej akcent jest gardłowy, spółgłoski zaś niewyraźny. Połączenie rosyjskiego i ukraińskiego. To było straszne, powtarza. Przerażające. Boże, uchowaj. Dziewczęta kochane, miłe, co ja wam mogę powiedzieć o tej strasznej wojnie? Siedzi na niskim stołku naprzeciwko nas i gdy rozpoczyna opowieść, zaczyna się bujać. Przyszli, nie pamiętam kiedy, były czołgi, przyjechały czołgi, były samoloty,
niemieckie i nasze. Całe niebo aż czarne. Boże, uchowaj. Zapaliły się czołgi, płonęły, wszędzie spadały bomby i walczyli, wszędzie bitwy. Miałam 9 lat. Ludzie płakali, wszyscy płakali. Matka płakała. Moje kochane dziewczęta. Kołysze się, uśmiecha. Po czym jej twarz znowu staje się surowa. Wszędzie leżały ciała. Takie złe warunki mieliśmy. Takie złe. Wzięli jeńców. Widzieliśmy ich. Zabrali naszego ojca. Został jeńcem wojennym. Matka była wciąż młoda i piękna. To było przerażające. Trudno to sobie wyobrazić. Było zimno. Pamiętam, że był lód. Do naszej stodoły znieśli rannych żołnierzy, a ranni krzyczeli. Pozwólcie nam umrzeć, pozwólcie nam umrzeć. Położyli ich w naszej stodole, a potem, drogie dziewczęta, przychodzili i zdejmowali ubrania ze zmarłych, ich koszule, płaszcze, zabierali je i wkładali, nie prali ich ani nic. Boże, uchowaj. Waleria Michajłowna nie jest bogata, ale w jej mieszkaniu jest elektryczność i gaz. Stoi również czarno-biały telewizor, który zapewne jest prawie cały czas włączony. Ma też pracę. Nie mieszka w leśnej chacie na uboczu. Jednak kiedy zaczyna mówić, słowa padają z prawdziwym wiejskim akcentem, rodem z wioski sprzed 100 lat. Pojawiają się katastrofy, ludzie cierpią. Boże, uchowaj. Opowieść płynie białym wierszem, przerywana tym samym refrenem. Drogie dziewczęta, kochane dziewczęta, Boże, uchowaj. Z pewnością matki chłopców, którzy walczyli z Napoleonem, mówiły w tym samym rytmie, tkając swe opowieści na osnowie powtórzeń. Podobnie jak tamte historie, ta uznaje istnienie przeznaczenia, oddziela dobro od zła, przedstawia szczegóły potwierdzające prawdę. Żołnierze austriaccy byli dobrymi ludźmi, życzliwymi. Finowie byli najgorsi, nawet Niemcy się ich bali. Niemcy nienawidzili zimna, drogie dziewczęta. Nienawidzili zimy, bali się jej. Kiedy było ciepło, lubili się rozglądać za jajkami. Lubili jajka i mnóstwo mleka. Ale Niemcy zbombardowali nas, spalili nasze domy. Spędziliśmy tam z nimi 2 lata. To było przerażające. Twarz Walerii Michajłownej jest pełna skupienia. Chce nas zrozumieć. Chce pojąć, po co tu przyjechałyśmy. Swoją historię opowiadała już wielokrotnie, ale bardzo stara się tchnąć w nią życie. Trudno powiedzieć, ile z tego, co mówi,
pochodzi z jej wspomnień, a ile z miejscowego folkloru. Jednak nastaje chwila, kiedy rytm się zaburza, kiedy wszystkie lata i późniejsze opowieści odpływają, a Waleria stoi za drzwiami w chacie swojej matki. Poprosiłam ją, żeby opowiedziała o momencie, gdy Armia Czerwona zajmowała jej wieś. Mieszkałyśmy przy moście, zaczyna. Niemcy wysadzili go, ponieważ się cofali. Patrzyliśmy, jak idą i idą. Wycofywali się z Boronerza. Zabrali wszystko, zabrali nasze jedzenie, nasze garnki. Przerwała. Nie spodziewaliśmy się naszych, ale rozległo się pukanie do drzwi. Matka powiedziała, że to pewnie jakiś Niemiec, ale to był jeden z naszych. Zaczyna płakać, lecz jednocześnie się uśmiecha. Przyciska do siebie ręce, potrząsa głową i przeprasza za pauzę. Wziął mnie na ręce. To był jeden z naszych. Przychodzili, pukali do naszych drzwi, brali mnie na ręce. Pukali i mówili: przyszliśmy. Zawsze płaczę, kiedy ich sobie przypomnę, powiedziała mi później przy herbacie. To byli nasi. Nie mogłam w to uwierzyć. W 1943 roku mała dziewczynka płakała pewnie tak samo, ale potem, jak wyjaśniła, nie mogli zostać, oczywiście. Wyzwoliciele szli dalej i została po nich jedynie migawka w jej pamięci. Żołnierz u drzwi. 60 lat propagandy zmieniło być może wspaniałe opowieści wojenne, ale radość 11-letniej Wali nie mogła być udawana. Przesłuchując taśmę z jej opowieścią, niemal słyszałam szuranie ciężkich butów, niskie głosy, prowadzoną bez strachu rozmowę po rosyjsku. Ludzie, których tak zgrabnie dla mnie wyczarowała, nie są już zwykłymi chłopami. W jej opisie stali się bohaterami rosyjskiego eposu. Tutaj nie ma dla nas nic ciekawego, powiedziała Masza w drodze powrotnej. Była bardzo miła, ale tak naprawdę chyba niewiele widziała, prawda? W porównaniu z innymi naszymi rozmówcami, rzeczywiście tak. Właśnie tego ranka spędziłyśmy godzinę na organizowaniu wywiadów z miejscowymi weteranami, z których jeden czy dwóch mogło znać żołnierza, który zapukał do drzwi Walerii w 1943 roku. Wysłuchałyśmy też innych, opowiadających o dniu, kiedy zostali powołani, o doświadczeniach ze szkolenia, o pierwszych bitwach, zabitych przez siebie niemieckich żołnierzach. Kilka dni wcześniej w Prochorowce, gdzie stoczona została kulminacyjna bitwa pancerna, starcia pod Kurskiem, weteran opisywał swoje przerażenie, kiedy wokół niego zapaliły się pola dojrzewającej kukurydzy i cały horyzont stanął w płomieniach. Waleria Michajłowna była młodsza od większości weteranów.
i nie była żołnierzem, tylko kobietą. Dopiero kiedy przemyślałam ten wywiad nocą, uświadomiłam sobie, jak naprawdę jest ważny. Bez niego wszystko, co powiedzieli żołnierze, nie miałoby kontekstu. Większość żołnierzy, których znała młoda Waleria, pochodziła z jej świata. Niemal 3/4 radzieckich piechurów z czasu II wojny światowej wywodziło się ze wsi. Ich horyzonty nie były szersze niż Walerii. Ich życie wewnętrzne ściśle wiązało się z Bogiem i z ziemią. Historie ich życia są niemal identyczne. Cykl zbiorów, zim, śmierci i trudu, związane z nim wszystkie ważniejsze wydarzenia, niezależne od nich, ale trafili do armii i ich świat zmienił się na zawsze. Wielu z nich czekało kalectwo lub śmierć. Jednak to nie cała historia tej wojny. Paradoks jest przerażający, ale to prawda, że żołnierze radzieckiej piechoty, jeśli przeżyli, mogli szczerze mówić o pewnego rodzaju awansie. Spotykali cudzoziemców, Niemców, Włochów, Polaków, Rumunów, Węgrów, Finów, a nawet Amerykanów. Walczyli ramię w ramię z radzieckimi obywatelami, którzy nie mówili po rosyjsku, byli muzułmanami, a przed bitwą wzywali Allaha, nie Stalina. Oglądali i obsługiwali nowoczesne maszyny, uczyli się strzelać, prowadzić samochód, rozbierać na części różnorodną broń i pojazdy. Stawali się również adeptami czarnorynkowego handlu i sztuki przetrwania. Jako zdobywcy burżuazyjnego świata jedli na najlepszej porcelanie. Upijali się do nieprzytomności słodkim tokajem, zmuszali do uległości kobiety. Do końca wojny nabierali poczucia własnej wartości. Ale nawet kiedy wkraczali do wsi podobnych do wioski Walerii, tak przypominających ich siedziby z czasów pokoju, musieli odczuwać własną przemianę, drogę, jaką przeszli od chwili powołania do wojska. Witający ich ludzie dostrzegali również tkwiącą w nich przemoc. Niemiecka okupacja była o wiele gorsza niż zapamiętała Waleria. Nawet na wsi wieszano komunistów i Żydów, gwałcono kobiety, a mężczyzn, jeśli się tam jacyś znajdowali, wysyłano do niewolniczej pracy w Rzeszy. Armia Czerwona miała skończyć z tym wszystkim, ale stawiała też żądania. Ewakuowała siłą ludność ze strefy frontu, rekwirowała cenną żywność i inne artykuły, niszczyła zbiory i zabudowania. Ten, kto ocalał, wiedział o tym, a w archiwach zachowały się dokumenty opisujące opór cywilów, zbrodnie i gniew. Jednak emocje Walerii na widok wysokiego Rosjanina u drzwi nie były wytworem propagandy, nawet w retrospekcji. Odzwierciedlały nadzieję, wiarę i lojalność, jaką Rosjanie zachowują wobec swoich, uczucia, które wypełniały serca wielu weteranów. Waleria Michajłowna nigdy nigdzie nie wyjeżdżała. Naukę w szkole przerwała jej wojna, a potem nie zdołała już jej dokończyć i pozostała na zawsze w rodzinnym obwodzie. System radziecki, który panował przez całe jej dorosłe życie, nie zasypywał obywateli informacjami. Teraz, jako starsza osoba, nie miała możliwości kupować i czytać
ilustrowanych czasopism zapełniających witryny księgarń w Nowej Rosji. Przybyszów witała wciąż z tym samym zaciekawieniem. Wionęli egzotyką, jak ów nieznajomy żołnierz w 1943 roku. Opowiedzcie mi o Anglii, prosiła. Zastanawiałam się, czy chce się czegoś dowiedzieć o tonym Blerze lub porozmawiać jak inni weterani o wojnie w Iraku. Macie morze? Spytała. Wyjaśniłam jej, że Anglia stanowi część grupy wysp. Mamy kilka mórz. A powiedzcie mi, ciągnęła, uśmiechając się ciepło nad swoją filiżanką i spodkiem. Nie ma problemu z jedzeniem w Anglii? Macie wszystko, co trzeba? Chciała mi zrobić na drogę paczkę z chlebem i ogórkami. To taki zwyczaj przed podróżą. Rewolucyjny równaj krok. Kiedy ludzie dowiadują się, że muszą iść na wojnę, próbują wyobrazić sobie, jak to będzie. Ich wyobrażenia rzadko odpowiadają rzeczywistości, ale celem nie jest tu przewidywanie. Wiara, że chłopcy szybko wrócą do domu, że wróg zostanie zniszczony z chirurgiczną precyzją. Podobnie jak mit, że wszystko się skończy przed Bożym Narodzeniem, służą zbudowaniu optymistycznego nastroju i pewności siebie w czasie, kiedy bardziej naturalne byłoby przygnębienie. W 1938 roku, gdy perspektywa wojny na wielką skalę stawała się coraz realniejsza, obywatele stalinowskiego mocarstwa, podobnie jak wszyscy Europejczycy, próbowali rozproszyć swoje obawy pocieszającymi historiami. Radziecka wizja nadciągającego konfliktu miała zainspirować pokolenie ochotników, ale wyobrażenia tworzyło świadomie kilku przywódców, których na drogę międzynarodowej wrogości skierowała ideologia. Ulubionym medium stało się kino. W ruchomych, czarno-białych obrazach rozgrywała się epicka walka utopii i zacofania. Nastrój podbudowywała poruszająca muzyka. Kiedy indziej radzieccy obywatele otwierali gazety na stronach ze złowieszczymi reportażami dyplomatycznymi, ich kraj przygotowywał się do walki. Jednak, chociaż wiadomości docierające do obywateli przepełniała groza, filmy miały zaszczepić w nich przekonanie, że awangarda ludu, Armia Czerwona, musi zatriumfować. Największym eposem tamtych czasów był Aleksander Newski, Siergieja Eisensteina, antyfaszystowska przypowieść o rosyjskim zwycięstwie nad teutońskim najeźdźcą. Chociaż wielkie widowisko Eisensteina, które weszło na ekrany w 1938 roku, odnosiło się do XIII wieku, epoki słowiańskich książąt i rycerzy krzyżackich, pośrednio nawiązywało do polityki lat 30., a na niektórych wrogich tarczach i chorągwiach pojawiła się nawet swastyka. Takiego przesłania nie mogła przeoczyć radziecka publiczność, wyczulona na wszelkie niuanse państwowej propagandy. Jednak pomijając cały dydaktyzm, film z doskonałą muzyką Sergiusza Prokofiewa przeszedł do klasyki kina radzieckiego.
pośredniejsze produkcje o podobnej tematyce nieco gorzej zniosły próbę czasu, ale w latach 30. publiczność się nimi zachwycała. Aleksander Newski, przynajmniej na pozór, rozgrywał się w głębokiej przeszłości. Dla miłośników kina, którzy woleli patrzeć w przyszłość, powstał inny obraz. Jeśli jutro wybuchnie wojna. Jefima Dzigana, również skierowany do dystrybucji w 1938 roku, przepowiadający rosyjskie zwycięstwo w obliczu przyszłej inwazji. Film z gatunku tych, które nie dają spać po nocach. Jefim Dzigan chciał dodać ludziom otuchy. Siłę jego godzinnemu dziełu nadaje połączenie fikcyjnej akcji z wstawkami z prawdziwych kronik filmowych, splecenie dokumentalnego materiału z rozwijającą się fantazją na temat bezproblemowego zwycięstwa. Przesłanie zdecydowane i stoickie, ale również pełne nadziei, podkreślał powtarzający się muzyczny refren ze słowami popularnego autora piosenek Wasilija Lebiediewa Kumacza. Jeśli jutro wybuchnie wojna, poruszał tak głęboką strunę w duszy radzieckiej publiczności, że przychodziła ona na seanse jeszcze po rozpoczęciu prawdziwej wojny. Do zimy 1941 roku nieprzyjaciel zajął trzecią część radzieckiego terytorium. Samoloty, które warczały w czarno-białym filmie Dzigana, zostały zniszczone, czołgi spalone, a dzielni żołnierze stłoczeni w obozach jenieckich. Nie można już było marzyć, że ta wojna wkrótce się skończy. Tej zimy wśród publiczności gromadzącej się w klasach szkolnych i pustych chatach znaleźli się ewakuowani z Ukrainy i Smoleńska ludzie, których domy wpadły w niemieckie ręce. Gdy tłoczyli się, grzejąc się własnym ciepłem, musieli zachować cierpliwość, ponieważ dynamo obracało się na korbkę. Mimo to czar trwał. Ten film nie opowiadał o wojnie, ale o wierze. Wiara ta, a obraz ją podtrzymywał, stanowiła część tego, co definiowało pokolenia, które najbardziej odczują wojnę w Rosji. W straszliwych latach, jakie ich czekały, ludzie będą nucić muzykę z tego filmu, by dodać sobie ducha. Maszerując przez zakurzony step lub brzdąkając na gitarze przy ognisku, żołnierze najczęściej śpiewali piosenkę Lebiediewa Kumacza. Akcja filmu rozpoczyna się w wesołym miasteczku, zapewne w świeżo otwartym Parku Gorkiego, Moskiewskim Parku Kultury i Wypoczynku. W oddali widać kremlowskie wieże zwieńczone błyszczącymi elektrycznymi gwiazdami. Jest noc, ale miasto się bawi. Są diabelskie młyny i fajerwerki. Młodzież spaceruje z lodami. To socjalistyczny raj. Miejsce zasłużonego odpoczynku, szczęśliwych par, jedzenia w jaskrawych kolorach. Jest w tym niewinność. Nie ma przestępczości ani seksu. Aż mdło bez grzechu. W tej krainie Stalin i jego lojalni współpracownicy dbają o wolność dzieci rewolucji. Jednak ich wolność jest zagrożona. Przebitka przenosi widzów na radziecką granicę, gdzie faszystowskie wojska niczym mrówki wspinają się na czołgi. Mowy nie ma, by czuć do nich sympatię. To nie czarujący łajdacy, ale absurdalni pajace. Ich oficerowie mają wielkie wąsy, pompatyczny wygląd
i chodzą rozkołysanym krokiem kawalerzystów.